Trener w każdym piłku granatu Marcin Gołodziczyk decyduje się na trzecią zmianę. Boisko opuści w ręce numer 7 Kamil Uciński, a jego miejsce w boisku zameldował się Jakub Górski.
kasa, ale czujny golkiper gospodarzy. Pomiędzy Łysicą Bożentynią, Szurem Jędrzeju, Neptunem Polski oraz Partyzantem Radoszyce. No i spotkanie, które już otrzymy sobie apetyty w sobotę o godzinie 16. Pojedynek pomiędzy Anitą Żarów i GKS-em. Kasa Anitą Żarów, GKS-ówki, a później 11 kwietnia w niedzielę, także o 16. Niech ta zmierzy się u siebie w